się tak skończyć? Powiedz, że to jest jakiś żart. Licealista Tomek zrywa ze swoją dziewczyną. Dlaczego nie możemy być razem? My do siebie nie pasujemy. Nastolatka nie może pogodzić się z rozstaniem i postanawia udawać ciąży, by odzyskać ukochanego. Jedna kreska znaczy, że nie ma ciąży, a dwie, że jest. Raz ze sobą spaliśmy i Dagmara od razu jest w ciąży? Zobaczysz, mam naprawdę fajną niespodziankę. Ojciec gimnazjalisty, żeby móc widywać syna, mieszka w kamperze przed szkołą. Matka chłopca jest wściekła, gdy dowiaduje się, że były mąż po kryjomu spotyka się z synem. Szukałeś mnie, nienawidzę was oboje, sam pojadę. Co ty robisz? Trzynastolatek czuje, że wszyscy go zawiedli. Chce uciec samochodem ojca. Dochodzi do wypadku. Jezu, przemy! Przemek Rogowski to uczeń pierwszej klasy gimnazjum. Od czasu rozwodu rodziców rzadko widuje się z ojcem, bo jego matka nie pozwala na to. Kobieta codziennie odprowadza syna do szkoły, bo boi się, że były mąż chciałby spotkać się z nastolatkiem wbrew jej woli. Przemek tęskni za tatą. Co to zrobić? A ja powiedziałam, już więcej się nie zobaczycie, nie będziecie się spotykać. Ale ja chcę się z nim spotykać. Kochanie, ja wiem, co jest dla ciebie dobre, a co nie. Nie wiesz, a poza tym tata mówi, że za mną strasznie tęskni. I kłamał. On wcale za tobą nie tęskni. On po prostu chce mi ciebie zabrać. Dlatego chce się z tobą spotykać. Prawda, to jest zły człowiek. On nas oszukał, zostawił. Więcej się już nie zobaczycie. Ale powiedział, że do niego mogę zawsze dzwonić, tylko ty mi zabrałaś telefon. Bo tak będzie dla ciebie lepiej. Nie, nie będzie. Słuchaj, to są sprawy między nami dorosłymi. Nie mieszaj się do tego. Mogę w końcu iść? Tak, proszę, ale prosto do klasy. Ojciec Przemka zniszczył naszą rodzinę, bo miał romans. I dlatego nie ma prawa spotykać się z synem tak, jakby się nic nie stało. Raz mu się udało, okej. Ale więcej do tego nie dopuszczę. Jeśli trzeba będzie, to wywiozę syna za granicę i go już nigdy nie zobaczę. Na długiej przerwie Przemek z kolegami wychodzi na boisko szkolne. Wciąż przeżywa poranną rozmowę z mamą, bo nie rozumie, dlaczego nie może widywać się z tatą. Wiesz, że go zostaw i tak ma chłopak przerąbany, bo go mama odprowadzała pod szkołę jakiegoś dzieciaka. A poza tym, jak chcesz kopać, skoro piłki nie mamy? Coś się wymyśli. Przemek! Tata, co ty tu robisz? Chciałem odwiedzić syna. Cieszysz się? Bardzo, ale jak mama się dowie, że tu jesteś... Nie dowie się, chcę ci coś pokazać. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest mój tata. Nie powinienem wychodzić poza szkołę. Ale tylko na chwilę, koledzy mogą pójść z tobą i zaraz wrócicie, co? Zobaczysz, mam naprawdę fajną niespodziankę. Przemek od czasu rozwodu rodziców widział się z tatą tylko raz. Mężczyzna wielokrotnie próbował spotkać się z synem, ale za każdym razem była żona mu to uniemożliwiała. Zdesperowany postanowił wypożyczyć samochód i zaparkować pod szkołą, by chociaż w ten sposób móc spędzać czas z ukochanym synem. Super, ale fura, co? No można nim jeździć po całym świecie. Jeździ pan? Jeszcze nie, ale może kiedyś będę. Ale ze mną, nie? No a z kim? Ale póki co Przemek, chodź tu. Póki co plan jest taki, że będziemy się tu spotykać na każdej przerwie, okej? Okay? Dobra. Nie no, super masz. Nie możemy o tym powiedzieć mamie. Wiem, to będzie nasza taka mała tajemnica. Będziesz tu codziennie? Będę na każdej przerwie czekał. Kiedyś sobie nawet możemy zamówić pizzę. Czad. Ale co, chyba już musicie panowie. Musicie wracać na lekcję, co? Jezu, no, chłopaki, zaraz będzie dzwonek. No, szybko, szybko. Będzie przerąba. Ale będziesz tu jeszcze? Będę. Ja wiem, że pomysł z kamperem jest trochę dziwny, ale nie mam innego. Próbowałem wszystkiego, żeby móc się spotykać z Przemkiem. Prosiłem, żądałem, groziłem i nic. Moja żona to kompletna wariatka. Oczywiście mogę wezwać policję, mogę, ale co by to dało? Ale super pomysł z tym kamperem. Teraz będziemy się z tatą spotykać codziennie. Żeby tylko mama się nie dowiedziała. W życiu mi na to nie pozwoli. Powiedziała, żebym zapomniał o tacie, ale ja nie umiem i nie chcę. Fajny ten kamper twojego starego. No, żebyście tylko nie wygadali, że mój ojciec tu parkuje. Podekscytowany Przemek wraca z kolegami na lekcję. Chłopak cieszy się, że będzie często widywał ojca, ale też boi się, żeby mama się o tym nie dowiedziała. Wie, że byłaby zła i na pewno wymyśliłaby coś, żeby przeszkodzić w tych spotkaniach. Wyleciała piłka. Okej, to gdzie jest ta piłka? No, tam oddaliśmy ją.
Chłopaki, nie ma wychodzenia ze szkoły na przerwie. Macie być na terenie szkoły. A już tym bardziej nie ma kręcenia się koło jakiegoś kampera, jasne? Tak. Od razu widać, że chłopaki coś kręcą. Widziałam, że ciągnie ich do tego kampera. No a to nie jest za bezpieczne. To nie wiadomo, kto tym przyjechał, to może być nawet dealer narkotykowy. Tomek Witkowski z drugiej liceum do niedawna spotykał się z Dagmarą Malinowską, jednak postanowił z nią zerwać. Dziewczyna nie rozumie, co się stało. Powiedz, że to jest jakiś żart. Nie, to nie jest żart, nie możemy być już razem. Nie wierzę ci, nie chcesz tego. Słuchaj, proszę cię, nie rób scen. Spotykasz się z jakąś inną dziewczyną, tak? No powiedz. Dagmara. Zdradziłeś mnie? Nie zdradziłem cię, tylko po prostu cię nie kocham, kumasz? Nie, nie kumam. Dlaczego nie możemy być razem? Bo do siebie nie pasujemy. Słuchaj. Jesteś fajną dziewczyną, na pewno sobie kogoś znajdziesz. Ale ja nikogo nie chcę, ja chcę ciebie. Masz jakąś inną dziewczynę? Ile razy ci mogę powtarzać, że nikogo nie mam? To porozmawiajmy jeszcze, Tomek, błagam cię, pogadajmy. Zaraz mam matmę. To po szkole, jak skończą się lekcje, chyba tyle możesz dla mnie zrobić. Obiecuję, że nie będę robić scen. Dobra, ale ostatni raz, okej? Kurczę, no powinienem powiedzieć Dagmarze, że spotykam się z kimś innym. Nawet chciałem, ale kiedy zobaczyłem, jak histeryzuje, nie potrafiłem, nie mogłem. Kurde, głupio wyszło, no nawet mi jej żal, ale przecież nie mogę z nią być tylko dlatego, że ona tego chce. Załamana Dagmara po tym, jak chłopak z nią zerwał, płacze w szkolnej toalecie. Kocha Tomka i nie chce pozwolić mu tak po prostu odejść. Chce go zatrzymać za wszelką cenę. Laska, co jest? Nic. I tak sobie tu płaczesz bez powodu, dobra, nie ścię mnie, chodzi o Tomka? Zerwał ze mną. Co? Za świnia. Zdradził cię, tak? Powiedział, że nie. Ty mu wierzysz? Na bank ma jakąś inną laskę, co ty życia nie znasz? Wiulka, ja tylko nie przeżyję, jak zobaczę go z inną. Umrę. No to nie pozwól, żeby jakaś pierwsza lepsza zakręciła się, odbiła ci faceta, on jest twój. Obiecał, że jeszcze pogadamy, może jakoś go przekonam. Chcesz go błagać? Bo najgorsze, co możesz zrobić, totalny obciach i dno. To co mam robić? Trzeba go zaszantażować. Czym? Ciążą. Oszalałaś? Nie jestem w ciąży. On nie musi o tym wiedzieć, co ma USG, w oczach nie ma. No dobra, ale jak zażąda dowodów, testu, skąd ja go wezmę? A skąd się bierze rzeczy, których nie można nigdzie zdobyć? Z internetu. Na luzie można kupić pozytywny test ciążowy. Moja siostra chyba nawet taki ma, bo kiedyś komuś robiła kawał. Wiulka ma rację. Ten plan jest dobry. Nie mogę błagać Tomka, żeby ze mną był. A jak mu powiem, że jestem z nim w ciąży, to już nigdy nie będzie z nikim innym. Dwa razy zapomniałem dzisiaj. Anna Turczyn widziała pod szkołą mężczyznę w kamperze. Postanowiła powiedzieć o wszystkim dyrektorowi i wezwać właściciela samochodu. W trosce o uczniów chce się dowiedzieć, dlaczego mężczyzna parkuje pod szkołą. Bardzo słusznie. Słucham? Dzień dobry. Miałem się tu spotkać z dyrektorem szkoły. Proszę wejść. Dzień dobry. Stanisław Chlebowski. Dzień dobry. Marek Rogowski. Zapraszam. Przepraszam. Anna Turczyn. Dzień dobry. Marek Rogowski. Słucham. Mój syn chodzi tu do gimnazjum, do pierwszej A. Pan jest ojcem Przemka Rogowskiego? Tak. A przepraszam, nie pamiętałam twarzy z wywiadówek. A, bo żona na nie chodzi. A może proszę. Ja pokażę dowód osobisty. Przepraszam. Czy to pan parkuje kampera przed szkołą? Tak. Przyjechałem odwiedzić syna, ale to chyba nie jest zabronione. Nie, zabronione nie jest, ale jest trochę dziwne. Wie pan, niecodziennie rodzice naszych uczniów spotykają się z nimi w przerwach lekcyjnych, czekając w kamperze. Proszę mi wierzyć, musiałem. Ostatnio mamy dosyć trudną sytuację rodzinną. Przemek nic mi nie wspominał. To też nie jest dla niego łatwe. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, to może ja zapraszam pana do mnie, do gabinetu, tam będzie spokojniej. Dobrze, ja spokojniej. Chętnie wszystko wyjaśnię. Pani Aniu, pójdzie pani z nami? Nie, nie, ja zaraz mam zajęcie. Dobrze. Tymczasem Przemek na kolejnej przerwie szybko idzie w stronę kampera ojca. Chce się z nim jak najszybciej spotkać. Nie wie, że mężczyzna został wezwany do szkoły. Skąd wiesz, odjechał? Nie, no widziałem, jak z dyrektorem szedł przez korytarz. Wygadaliście? No nie, myśmy nic nie powiedzieli. Jak się wydało? Nie wiem, Chlebowski chyba sam go namierzył. No, słabo trochę. No bo myśmy nic nie powiedzieli, no przysięgam, no. No dobrze, mam tutaj pana dane jako ojca naszego ucznia Przemka Rogowskiego. Mhm. Tak jak mówiłem. Co nie zmienia faktu, że wychowawczyni Przemka nie zna pana, a to mnie niepokoi. Po rozwodzie ustaliliśmy z żoną, że to ona będzie odpowiadać za kontakty ze szkołą. Pan ma ograniczone prawa rodzicielskie? Nie. No to nie rozumiem.
Przyzna pan, że kamper przed szkołą to trochę dziwny sposób na kontakt z synem. Mówiłem panu, że to jedyna szansa, żebym mógł widywać się z synem. Matka Przemka nie wpuszcza mnie do nich do domu. Zabrania synowi kontaktować się ze mną, nie odbiera moich telefonów. Naprawdę nie może się pan z nią dogadać? Niestety. Ta kobieta wykorzystuje syna, żeby się odegrać na mnie. Ale nie może panu zabraniać kontaktów z synem. Musi pan walczyć o dziecko. Prawo jest po pana stronie. Dokładnie. I zrobiłem wszystko, co mogłem. Kupiłem nawet komórkę Przemkowi, żeby miał stały kontakt ze mną. Kiedy się o tym dowiedziała, to mu ją zabrała. Nie wiem, co mam robić. No, chyba zostało mi już tylko, nie wiem, powiadomić o całej sprawie policję. To może powinien pan to zrobić? Nie chcę. Przynajmniej na razie. Moja żona jest nieobliczalna. Ona, kiedy to zrobię, gotowa jest wywieźć syna z kraju. Cóż, chciałbym jakoś panu pomóc. W końcu tu chodzi o dobro naszego ucznia. Czyli mogę parkować przy szkole? Obiecuję, że będę go odprowadzał po każdej przerwie do szkoły. Dobrze. Nie mogę panu zabronić parkowania przed szkołą, ale na dłuższą metę to nie jest żadne wyjście. Musi się pan jakoś dogadać z byłą żoną. Spróbuję, ale obawiam się, że efekt będzie taki jak zawsze. No cóż, dziękuję. Może tym razem będzie lepiej. Trzeba być dobrej myśli. Do widzenia. Do widzenia panu. Przemek powinien widywać się ze swoim tatą. To nie ulega wątpliwości. Z drugiej strony nie mogę ukrywać przed matką chłopca, że jego ojciec jest na każdej przerwie. Boję się, że na tych wszystkich kłótniach swoich rodziców najbardziej ucierpi Przemek. Po rozmowie z dyrektorem szkoły ojciec Przemka uspokoił się, że nikt nie będzie utrudniał mu spotkań z synem. Wciąż jednak martwi się, jak zareaguje była żona, gdy się o tym dowie. Nic jej nie powiedzą? Nie, jeszcze chyba nie. Czyli mogę do ciebie dalej przychodzić? Sam nie. Ja będę czekał na ciebie na boisku. Dobrze? I nie przeprowadzaj kolegów. Dobrze, tato, my musimy gdzieś pojechać. Tym kamperem, obiecaj. Spokojnie, pojedziemy. Ale teraz zmiata już do klasy. Ale... Już, szybko. To prawda, zostawiłem matkę Przemka dla innej kobiety, ale nie zostawiłem jego. To jest mój syn, moje jedyne dziecko. I potrzebuje mnie. Najgorzej, że matka Przemka zrobi wszystko, żeby nas rozdzielić. Nie wiem, pozostaje albo spotykać się z nim po kryjomu, albo wezwać policję.